postanowiłem pomędzić trochę o ostatniej misji. Nazywała się Chinese So. Zrobiłem sobie z 313. Tej misji jako lider Infield One mamy za zadanie zapewnić osłonę i po prostu działać jako przewaga powietrzna podczas ataku na instalacje przeciwlotnicze Chińczyków. Lecimy Forshipem F-14, ale ze względu na poważne problemy techniczne, nie tylko start opóźnił się, ale jeszcze straciliśmy jedną maszynę. Tutaj widać, że Alienzo wystartował z maszyny rezerwowej, podczas gdy wodzu ze mną w maszynie prowadzącej, Borsuk i Avantar w dwójce i Barus i Viper w trójce. My lecimy mu na spotkanie. Nasz pierwszy kap był wyznaczony w tym rejonie, ponieważ mieliśmy pilnować tankowania Hornetów przeznaczonych do misji SEAD, które miały się dokonać w tym miejscu w powietrzu. Mieliśmy informację, że mają nam wyjść na spotkanie chińskie maszyny i to się właśnie stało. Magic niestety ma problemy techniczne. Także gdzieś po paru chwilach, jak dowiedzieliśmy się o tym flajcie od niego, tracimy z nim łączność i nie odzyskujemy jej już praktycznie do końca. J-11 w tej misji uzbrojone są w rakiety R-77, to jest Fox 3 o raczej ograniczonym zasięgu w porównaniu z Feniksami. W związku z czym, jeżeli poprawnie wykorzystujemy nasze uzbrojenie, to ich powinno być całkowicie nieefektywne. No ale musimy być świadomi tego, że tutaj nie będzie tak jak w poprzednich misjach, że jeżeli przeciwnik pójdzie defensive, to traci namiar i my jesteśmy bezpieczni. To jednak jest Fox 3, także po odpaleniu powinniśmy być przygotowani na to, żeby zawrócić i uciekać tak naprawdę, bo mamy dość duże silniki i przewagę zasięgu, przewagę też szybkości początkowej rakiety. Także po skuteczną obroną byłoby po prostu zawrócenie i zejście na niższy pułap, gdyby do odpalenia doszło. Przez długi czas lecimy flanking do tego flightu, który się mocno podzielił i zaczyna się tam mieszać i sortować, ale w końcu, gdy wchodzimy na około 80 mil, podejmujemy decyzję, że jednak na nich zawrócimy i przyjmiemy ich na klatę, bo to się robi trochę za blisko, jak na przeciwnika, który jest hot. Więc zawracamy na wysokość, na odległość 73 mil. Pułap mamy wysoki, ale ponieważ chcemy być niżej niż przeciwnik, żeby widzieć go na tle nieba, to postanawiamy zmniejszyć pułap i przy tym manewrze wejść przynajmniej kilka tysięcy stóp poniżej Chińczyków. W tym momencie podejmujemy decyzję, że my jako prowadzący z wodzem zaatakujemy pierwsze dwie maszyny z prawej, te najbliższe, następnie zrobimy zwrot i odejdziemy, czyli jakby zresetujemy to spotkanie, a Alienzo i Barus odpalą do pozostałych dwóch maszyn i z tego co rozumiem, Barus przyjął na cel ostatnią z maszyn, a Alienzo miał strzelić do przedostatniej, czyli trzecia, czwarta. Ale ostatecznie do tego nie doszło, dlatego że w momencie odpalenia odpalam na 28 milach do gościa. Chwilę przed momentem odpalenia w trackwell scanie do tej pierwszej maszyny, ta druga znika mi z radaru. Jak popatrzymy na perspektywę, bardzo możliwe, że te dwa traki się po prostu przez chwilę zlały, ten i ten, i traciłem gościa z radaru. To jest bardzo częste. Radar AWG-9 ma problem z sortowaniem traków, czasami pokazuje kompletne głupoty, zwłaszcza jeżeli przeciwnik szybko manewruje. Także odpalanie w trackwell scanie jest ryzykowne. Ja tu popełniam bardzo poważny błąd, bo kontynuuję. Nie wiem dlaczego zafiksowałem na tej myśli, że powinienem odpalić też drugą rakietę w trackwell scanie. Może chodziło mi troszkę o to, żeby trzymać trackwell scan i doprowadzić tego pierwszego Feniksa do trafienia, a mimo iż w tej chwili nie ma takiego problemu, ten Feniks odpalony natychmiast jest Fox 3, to w założeniu prawdopodobnie będzie trzeba go doprowadzić na jakieś 10-12 mil od celu, zanim pójdzie Fox 3. Może to o to chodziło. Taką miałem myśl gdzieś w tyle głowy, ale chyba w tym momencie lepszą decyzją byłoby przejście w Rangewell Search, wąski scan i złapanie tej maszyny, bo to, że jej nie złapałem, tylko odpaliłem do trzeciego w kolejności, będzie bardzo brzemienne w skutkach. Pierwszy Feniks śledzi, drugi Feniks odpalony z takiej samej odległości do trzeciej z kolei maszyny. Pierwszy Feniks trafia, trzecia maszyna jest trochę mądrzejsza. Mniej więcej na 10 milach gościu postanawia ją zgubić, wykonuje unik, który okazuje się skuteczny i ta rakieta nie nadąża za nim. Być może na końcu złapała czafa.
To wygląda jakby rakieta Barusa w niego leciała, ale tak naprawdę to jest przypadek, rakieta Barusa leci w tego. I co ciekawe, mimo iż kinetycznie no, ma większą drogę do pokonania, to trafi. Tymczasem tu dzieją się ciekawsze rzeczy. My z Wodzem i Awantar z Borsukiem już resetujemy spotkanie, już jesteśmy gotowi do kolejnego ataku, podczas gdy ta maszyna, którą ja przepuściłem, namierza Alienzo. I zbliża się do niego, tu widać już jest na 11 milach. Na 10 milach następuje odpalenie R77 Fox 3. Alienzo to zauważa i wykonuje manewr. Gwałtownie, ale to w sumie nie jest takie złe. Ten manewr będzie po prostu zwrotem, dość gwałtownym zwrotem. To nie jest zły pomysł, na takim dystansie rakiety Fox 3 trzeba po prostu znoczować. To jest praktycznie jedyna szansa, natomiast problem polega na tym, że rakieta tutaj lecąc patrzy na niego do góry, widzi go na tle nieba. I znoczować rakiety na tle nieba się nie da bez puszczenia czafów. A Alienzo niestety puszcza flary. Swoją drogą taka sama sytuacja jest później ze mną i z Wodzem. I zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem nie robimy jakiegoś błędu w obsłudze po prostu przeciwśrodków w Tomcacie. Także Alienzo, ja to odpalenie widzę. Wcześniej też widzę tę maszynę. Sprawdzam na AFF-ie, widzę, że to nieprzyjaciel. Alienzo dostaje, ja zamierzam gościa. Widzę drugie zresztą tuż przed drugim odpaleniem. No już wiem, że nie uratuję chłopa, ale odpalam. Natomiast niestety pozycja jest bardzo słaba do odpalenia sparoła i on natychmiast nas noczuje. Ja próbuję odzyskać skan. Odzyskuję, ale mówię swój, bo wciskam AFF-a po raz kolejny i mówię swój. Ale to prawdopodobnie dlatego, że ja to odzyskiwanie zacząłem w tym momencie i po prostu złapałem Barusa. No więc patrzę wizualnie na koniec tej smugi rakiety, którą on odpala i patrzę na tę maszynę i widzę, że to jest J-11, więc mówię Wodzu, to jest wróg, zawracaj. No i Wodzu zawraca, ja go namierzam, żeby się całkowicie upewnić, klikam jeszcze raz AFF-a, jak AFF potwierdza mi, że to jest nieprzyjaciel, odpalam drugiego sparrowa i to gościa ściągamy. No niemniej wszystko, co miało się złego stać, już się stało. Kolejną przygodę miał ten pan. Swoją zabawę rozpoczyna od bycia adresatem mojej drugiej rakiety i w związku z tym, że udaje mu się ją mignąć, powinien natychmiast zresetować się do kontrataku, ale to jest AIK. A AIK-i ostatnio mają, przynajmniej tak ostatnio obserwuję, mają coś zrąbanego, kiedy do nich Fox 3 leci i to niezależnie, czy to jest Amram, czy to jest Phoenix. I po prostu on pozostaje w tym uniku przez długi czas. Nawet jego kolegę strącamy, a on po prostu się w ogóle nie przejmuje tym faktem. No i dalej unika. My już skończyliśmy, już jakby jesteśmy... Powoli zaczynamy się zastanawiać, co robić dalej, a on dalej unika. No i gdzieś w tym momencie dopiero się zresetował. Także dość długi airshow robi. My, już w tym momencie, kiedy zestrzeliliśmy trzech, już tu się kiedyś się wyprostowała nasza formacja, to ja zacząłem być świadom, że brakuje jednej maszyny, że jeden nie został zestrzelony. I dobrze wiem, że AIK-i mają tendencję właśnie do tego, żeby iść do deku i trzeba ich po prostu wyszukać, bo jak nie, to siądą ci na plecy i będzie po wszystkim. Tak było w misji Air Assault, gdzie jeden pozostawiony z tyłu nieprzyjaciel skosił Łukasza i prawie skosił mnie. Nie skosił mnie tylko dlatego, że wcześniej rozwalił mnie jego kolega. Także mówię, trzeba go poszukać. Zawołałem Magica. Magic cały czas jeszcze nie był na kanale. Zastanawiam się, co robić. Prawidłową decyzją w tym przypadku byłoby zejście na niski pułap. Może nawet poniżej 10 tysięcy. Przynajmniej jednej maszyny, bo przecież nie wszyscy muszą, ale wszyscy mogą przeskanować na swoim pułapie, prawda, 360, bo nie wiadomo, gdzie on jest, on mógł za nami zanurkować, wszystko się mogło stać, nie? I starać się go wypatrzeć. To by była, no, przynajmniej jakbyśmy jedno takie kółko zrobili, to bylibyśmy spokojniejsi. No ale ja postanawiam decyzję reset to cap, nie? Także zawracamy, zostawiając kolegę tutaj samego. I to miało
negatywne konsekwencje potem dla nas, czyli jakby kolejny błąd, tak? Tu widać, że z północy nadlatują kolejni wrogowie, to jest two ship. Ja myślę w tym momencie, że to jest single ship, bo dokładnie tyle widzę na TID. Decydujemy się na zawrócenie w jego kierunku. Umawiamy się, że do ataku przystąpi Barus. Chcieliśmy Avantara, ale on dalej nie miał sprawnego radaru. Znaczy nie był w stanie namierzać Fox 3 z dużego dystansu, miał problemy techniczne. W związku z czym do ataku przystąpi Barus, a ja go miałem osłaniać. Ale w tym momencie zgłasza się do nas Pontiac i mówi: słuchajcie, chyba macie maszynę mniej więcej na czwartej nieprzyjaciela. No to w tym momencie od razu mi się w głowie zapala lampka czerwona. Uwaga, uwaga, to jest ten gościu, coś się go przegapili, trzeba było go szukać, trzeba było na niego upolować. I już zaczynam myśleć i mówię: chłopaki, no jest wróg na ogonie, trzeba go przejąć, Barus, bierzesz tamtych, Barsuk, zostań, osłaniaj. A my zrobimy zwrot przez lewo, dlatego żeby chciałem nabrać trochę dystansu do gościa i spróbujemy go upolować, bo on prawdopodobnie jest za nami i właśnie na nas leci. Tak nie jest, bo on tutaj zacznie kręcić, ale tak mogło być. Ja przynajmniej widziałem najczarniejszy scenariusz. A poza tym w głowie mam, że to jest single ship, to co za problem. No i w pewnym momencie Barus mówi: nie, to nie jest single ship, to jest two ship. To trochę zmienia postać rzeczy, ale ja nie zmieniam swojego planu. Mówię: no nic, no to będziecie musieli sobie poradzić z two shipem. I Barus odpala. To jest odpalenie z 34 mil. Zdecydowanie za daleko, zwłaszcza do przeciwnika, który nie jest head-on. No ale żeby posłać gościa defensive, to swoje zadanie spełni. Problem w tym, że jak posyła gościa defensive, ten two ship się desortuje, dekonfliktuje. Można by było coś zrobić z nim. No niestety zaczynają schodzić do deka. I my zaczynamy tutaj z wodzem skręt, żeby zawrócić na tego śledzącego nas nieprzyjaciela, tak przynajmniej w głowie to miałem. I zostaje, prawda, Borsuk i Barus w walce z tym two shipem, który ponieważ idzie do dołu, ginie im z radaru i oni nie są w stanie go odzyskać. Komenda od nas mówiła, jak tylko się z nimi uporacie, jak z nimi skończycie, to wracajcie do nas i osłaniajcie nas. Ja byłem dość pesymistycznie nastawiony do szukania tej maszyny. Myślałem, że ona siedzi nam na ogonie, jak tylko zawrócimy to albo to zobaczymy smugę i nas zdejmie, ale akurat on się tutaj zresetował po raz kolejny, więc mogliśmy wejść na niego na czołowe. Ja go zobaczyłem trochę zbyt entuzjastycznie, odpaliłem do niego z 30 mil morskich. Nie zwróciłem uwagi, 17 tysięcy stóp, także to jest zdecydowanie za nisko. Ten Feniks idzie, gościu idzie cold, ten Feniks jest kinetycznie pokonany, on go po prostu go nie dogania. Ja tu się z wodzem chwileczkę gorączkuje, kurczę, przejść na Sidewindery, opalacz, dogoń go, nie? Bo nie chcę strzelać ostatnim Feniksem, którego mamy. No ale ponieważ tutaj sytuacja się nie rozwija, a dystans między nami maleje powoli do 10 mil morskich, no to przerzucam Feniksa na Active i odpalam go, a gościu też nieświadom tego, że on jest cold do mnie, a gościu jak po prostu na życzenie w tym momencie zawraca hot. Także przyjmuję Feniksa na twarz. Sprawa jest załatwiona i ja jestem trochę spokojniejszy, ale myślami wracam do chłopaków, którzy wiem, że nie znaleźli tych myśliwców. Także myślę sobie, cholera, będzie teraz źle, bo ja już mam tylko Sidewindery z wodzem. Nie wiadomo, czy Avantar już ma, odzyskał sprawność bojową. No, to w takim razie będzie 1-2. I to tylko, jeśli ich znajdziemy, a Aiki najczęściej znajdują nas pierwsi. W związku z tym pesymizm, no ale zawracamy. Dostajemy informację, lecą z kierunku 316, to jest bardzo ważne. Tylko jedna maszyna nas leci, druga tu już widać Mach 05, 4000 stóp. Ta druga maszyna chyba skończyło jej się paliwo. W każdym razie ona wraca do bazy i chyba do tej bazy, nie wiem czy do tej bazy doleci. Natomiast ten idzie na nas sam i wybrał nas. Z jakiegoś powodu nie próbuje atakować. Może ze względu na to, że jesteśmy na podobnym pułapie, ale nie wiem. Dobrze, że on poszedł do tyłu, bo jakby on nie poszedł, tylko towarzyszył swojemu koledzy, to prawdopodobnie nas by zestrzelili wszystkich, a przynajmniej zestrzeliliby dwóch. Podejrzewam, że wszystkich. Niemniej teraz zwrócił się ten na nas hot. Ja dostaję informację, gościu z 316 leci. Od Pontiaca. Chyba w tym momencie dostaję tę informację. I zawracam, ale informacja 316, to jest na lewo od północy, prawda? A ja, mając w głowie geometrię poprzedniego starcia z tymi gośćmi,
widzę ich na prawo od północy. I to jest po prostu kolejna niewytłumaczalna rzecz. Jak to jest, że w moim mózgu ci goście są na prawo od północy, mimo tego już dostałem informację wyraźną, że są na lewo, ale ja wodza naprowadzam, żeby mierzył w tym kierunku, bo ja go tu chcę szukać. To jest ostatni błąd mój w tej misji, bo jak zaczynamy szukać, gościu wchodzi na 4 mile, odpala do nas R77. Tu właśnie mówię, że kolejny raz coś jest nie tak, bo wodzu puszcza flary, jak rzuca tego countermeasure. Ja zaczynam uruchamiać czafy, jak widzę, że flary idą, ale ostatnia szansa na znoczowanie go była chyba tu. Jakoś tak. Także dostajemy rakietę. Wyłącza się najpierw prawy, potem lewy silnik. Potem podejmuję decyzję o tym, żeby się katapultować na streamie. Wodza widziałem, że on chciał się jeszcze restartować te silniki, ale to już mniejsza o to. No i tyle tego starcia. Awantar z Borsukiem potem tego gościa zestrzelili. Na tym się misja skończyła, bo musieli wracać na lotniskowiec, a ponieważ było strasznie późno, to już wszyscy stwierdzili, że no nieważne, misja się zakończyła. Także tak, jeszcze raz. Pierwsze starcie, pierwszy błąd. Powinienem był szukać za wszelką cenę odpowiedź do tego, jakby tak było, to by Alienzo przeżył. No a tak Alienzo nie żyje. Drugi błąd, zamiast gościa ścigać, to dajemy za wygraną. Trzeci błąd, chociaż ciężko powiedzieć, konsekwencja raczej drugiego błędu. Zamiast pozostać i wszyscy razem przechwycić ten two-ship, to my się odłączamy, nie kontynuujemy starcia. My, w sensie ja z wodzem, odłączamy się i nie kontynuujemy starcia, idziemy upolować tego gościa. Tak jak mówię, ta decyzja była konsekwencją poprzedniego błędu, więc nie wiem, czy liczyć ją jako nowy błąd. No i tutaj zdecydowanie za szybko koledzy odpuszczają. Tu są dwa samoloty i trzeba było ich je polować za wszelką cenę, a nie zawracać na nas. A tak to się jakoś kończy, że zawracają. No i trzeci bądź czwarty, w zależności jak liczyć błąd, no to jak ci mówią 316, to kurde, szukaj 316, a nie 030. No, to by było na tyle.